Hej, witam Was bardzo serdecznie w moim kolejnym filmie i tym razem będzie to tak. Tak nazywa się 10 sekretów YouTube'a, czyli coś jak gdyby, wiecie, trochę od tej drugiej strony, jakby się stał teraz za kamerą i widział, co się dzieje tutaj dookoła. Pytanie z 10. Zacznę od, standardowo od pierwszego. Jaki był pierwszy film, który dodałaś na YouTube i czy jest nadal na kanale? No i słuchajcie. U mnie kwestia wygląda w ten sposób, że ja to konto na YouTube założyłam sobie już dawno, dawno temu po to, że wiecie, nie wszystkie filmy na YouTube można oglądać, komentować i tak dalej, jeżeli się nie ma konta i ja założyłam ten kanał tak po prostu, żeby właśnie móc to wszystko robić na YouTubie. I po moim ślubie, czyli w sierpniu 4 lata temu, dodałam na ten kanał dwa filmy z mojego wesela, czyli nasz pierwszy taniec i taki ten skrót, że tak powiem, wiecie, całego wesela, który jest zawsze na koniec, żeby to powiedziałam i dodałam tutaj i to było, że tak powiem, tylko na moim, nie na moim kanale, tylko tak po prostu sobie to dodałam, bo chciałam, żeby to było gdzieś tam w sieci, mój pierwszy taniec i tak dalej. Ale kiedy ja zaczęłam, miałam ślub w sierpniu, a w grudniu zaczęłam nagrywać i dodawać, te dwa filmy były cały czas na kanale, ale po jakimś czasie je usunęłam, bo stwierdziłam, że jakoś, nie wiem, to do tego nie pasuje. Ja już tych filmów nigdzie więcej nie dodawałam, po prostu je usunęłam. Ale taki filmik stricte, jeżeli chodzi o Caracorolla TV, wcześniej Miss Caracorolla, który pierwszy dodałam, jest to film chyba z Get Ready. On oczywiście jak najbardziej jest cały czas na moim kanale, to jest sprzed 4 lat. Kiedy mam jeszcze, tam już nie mam aż tak czarnych włosów, tam już jest trochę brąz. Także możecie tam sobie zobaczyć, jak wyglądałam w ciemnych włosach, bo mam dość sporo jeszcze filmów w ciemnych włosach. No i jestem tam o wiele szczuplejsza. Drugie pytanie. Jaki jest Twój ulubiony film na Twoim kanale? Chyba nie mam takiego filmu. Lubię filmy typu Get Ready, takie wiecie, przyspieszone, tylko z napisami, coś takiego, lubię takie filmy. A tak to jakichś takich, no nie wracam, wracam właśnie tylko do filmów takich, wiecie, Get Ready, kiedy byłam, na przykład, wiecie, spojrzę na jakieś zdjęcie, myślę, o Boże, co ja wtedy użyłam, no i wejdę w film i tam zobaczę, wiecie, że miałam to czy to, to tylko i wyłącznie chyba do takich filmów, jeżeli coś, to powracam. Najbardziej wstydliwa rzecz, jaką powiedziałaś w filmie. Nie mam chyba jakiejś wstydliwej rzeczy, najbardziej jedynie wstydliwe jest po prostu to, że często się przejęzyczam. Czasami wynika to z tego, że w głowie już myślę o czymś innym, a wypowiadam dopiero coś tam i chcę za szybko to wszystko wypowiedzieć. No, z przejęzyczenia jak każdy normalny człowiek. No i też, wiecie, nie jestem polonistką, nie skończyłam polonistyki, żeby idealnie znać język polski i myślę, że zna go tylko, nie wiem, może pan Miodek. Dalej, kolejne pytanie jest numer 3. Aha, to już było. 4. Jakie kanały na YouTube stalkujesz po nowe filmy? Jakoś tego nie robię, ponieważ ja mam, jak gdyby, wiecie, wydaje mi się, że tak raczej każdy film, kanał ma, że ma jakiś taki swój hormonogram filmów, wiecie, że co jakiś czas wchodzi haul, co jakiś czas musi wejść jakieś tam Get Ready i tak dalej, i tak dalej. I każdy, że tak powiem, kanał idzie chyba swoim rytmem. Nie może patrzeć na to, że ta osoba dodała to, ta dodała to. Jedynie co udało mi się... Znaczy, jeżeli chodzi o tagi, to tak jak najbardziej, jeżeli wchodzi jakaś moda w YouTube, wiecie, na tag, na przykład jakieś tam świąteczne, czy niedawno wszedł ten zmiany, no to też oczywiście się temu podporządkowuję. Widzę, że kilka osób to dodało, tak lubię, jeżeli w ogóle obejrzę jakąś dziewczynę i tak mi się spodoba, to go jak najbardziej nagram. Bo lubię od czasu do czasu nagrać właśnie tag. Ale tak jakoś nie stalkuję. Kiedyś chyba tylko, wiecie co, nagrywałam takie te filmy, jak rzeczy wyglądają na mnie, na wzór tego, jak robiła to Karolina ze stylizacji. I to chyba tyle. Tak jakoś raczej wydaje mi się, że na YouTube każde kanały idą swoim tokiem, swoim rytmem, że wiecie, dodajemy to, 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 potem to, czasami się niestety powtarzają, często u dziewczyn powtarzają się na przykład vlogi, co u mnie też się to powtarza na moim drugim kanale, dlatego jeżeli jest dla Was za mało mnie tutaj, to zapraszam na mój drugi kanał, bo tam częściej pojawiają się po prostu vlogi.
lub na mojego Snapa. Wolisz nagrywać czy edytować filmy? No, zdecydowanie nagrywać. Ja, że tak powiem, nie mam, wiecie, nie potrafię jakoś ich super edytować, nie mam jakichś super programów. Ogólnie pracuję na Movie Makerze, który mam, że tak powiem, bardzo mocno opanowany i dobrze opanowany. I najszybciej mi się to robi. Od niedawna zaczęłam edytować w Vegasie. Ja Vegasa mam już od dawna, odkąd chyba tylko kupiłam tego laptopa Sony. Nie wiem, czy on był już na tym laptopie. Ale wiecie, nie chciało mi się uczyć na nim. Teraz trochę się już pouczyłam i takie jakieś tam podstawowe rzeczy potrafię na nim zrobić. Nigdy jakoś teraz nie mam zbytnio czasu. Może właśnie mogłam się tego nauczyć, kiedy, wiecie, jeszcze nie miałam dziecka i miałam ten czas, żeby siedzieć i się uczyć, ale wtedy mi się po prostu nie chciało. I teraz w jakimś tam międzyczasie tylko coś tam się nauczę, coś tam zrobię. Także jak najbardziej samo po prostu nagrywanie. A lubię, kiedy filmy mają dobrą jakość, dobre oświetlenie, są prześwietlone, nie są jakieś tam, nie są jakieś tam, chociaż wiem, że nie jestem w tym idealna. Ulubiona rzecz ze sprzętu to, no, chyba oświetlenie, bo lubię właśnie, kiedy oświetlenie jest fajne. Ja i tak nie mam jakiegoś super oświetlenia, mam tylko ten ring light, ten środkowy, ale jak najbardziej podoba mi się właśnie oświetlenie. I tylko, wiecie co, nie chciałoby mi się rozkładać jeszcze więcej, bo miałam też te softboxy i tak dalej, tylko wszystkiego mi się nie chce rozkładać. A lampa jest tylko, wiecie, jedna, którą nakładam. Pytanie siódme. Oglądając moje filmy, nie widzisz no tego syfu, jaki jest dookoła, niestety. Ale wiecie, rozkładając nawet, nie wiem, statyw, kamerę, lampę, trzeba to gdzieś podłączać, nie wszędzie jest, wiecie, kontakt, to trzeba a tu przedłużacz, a to, a to tamto, no wiadomo, są jakieś rzeczy. Rzadko jest tak, że w moim przypadku przynajmniej, żeby usiąść i nagrać tylko jeden film, zawsze jest po prostu tutaj mega syf, nawet jak się przebieram, to ja chcę zrobić to w jak najszybszym czasie, także nie robię tak, że wiecie, wyciągam nowe ciuchy, składam tamte, tylko wszystko po prostu na razie rzucam, jak się przebieram, także jest naprawdę mega syf. I najczęściej, jeżeli jest taki dzień nagrywania, to ja najpierw nagrywam, w międzyczasie tylko jakiś tam obiad, wiecie, mały się obudzi, no to z małym siedzę, wtedy nie robię tego, nie wiem, podładuję baterię na przykład. I dopiero kiedy to wszystko skończę, zaczynam całe ogarnięcie chaty, czyli rzeczy najpierw po nagrywaniu, potem wszystko, całe jakoś kuchnię i tak dalej, i tak dalej. I najczęściej też, no, nie widzicie jakoś tego, jak jestem na dole ubrana. Często mam tak, że mam, wiecie, jakieś po prostu dresy, albo jeszcze częściej leggings, także no zdecydowanie tego nie widzicie. Moja ulubiona pora na oglądanie filmów na YouTube to po prostu chwila wolna. Chyba bardziej jest to z rana, przy śniadaniu, do śniadania, lub po śniadaniu, bo zaraz po śniadaniu mój syn teraz idzie, wiecie, od razu na drzemkę. I ja wtedy mam taki czas na właśnie oglądanie. Wieczorami raczej nie oglądam YouTube'a. Jeżeli wieczorami, to wieczorami oglądam bardziej na telefonie. A tak to raczej z rana. Nauczenie się tego o aparacie zmieniło moje nagrywanie. No chyba, nie wiem, nie mówię takich rzeczy. Może to, że kontroluję tylko, czy kwadracik jest zielony czy czerwony, bo często mi się zdarzało, że po prostu cały film był nieostry, ale jeszcze kompletnie nie ogarniam jakoś tego aparatu, wiecie, chciałabym mieć jakieś lepsze światło, żeby to było trochę kolory żywsze i tak dalej. Bardzo bym chciała po prostu znaleźć kogoś, kto mógłby mi to po prostu wszystko ustawić. I ostatnie pytanie. Zaraz po nagraniu filmu ja zabieram się za sprzątanie, tak jak Wam już wcześniej mówiłam. Tu jest teraz pełno ciuchów. Wszystko jest też w jakiś sposób poprzestawiane do filmów. No i te rzeczy, które, wiecie, nagrywam, a to jakiś haul, a to jakieś inne rzeczy. Także leży tutaj masę rzeczy, żeby Wam pokazać właśnie, czy ulubieńcy. I mam tutaj te rzeczy. Nie, tak jak mówię, nie sprzątam tego od razu, tylko robi się góra rzeczy. Ja wtedy to sprzątam, potem zaczynam, mam w planie oczywiście posprzątanie reszty mieszkania. Mój syn się już obudził, czyli zaraz po niego idę, przynoszę go tutaj, trochę się z nim pobawię i po prostu biorę się za obiad, czyli wracanie takie, wracam do normalnego życia, do takiej szalej rzeczywistości. No i to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o mój tag. Jeżeli macie życzenia odpowiedzieć na te pytania, zazwyczaj mogą to odpowiedzieć dziewczyny, które
też nagrywają, czyli jeżeli chcecie uchylić trochę rąbka swojej tajemnicy, to zapraszam bardzo serdecznie, żebyście odpowiedziały, a może właściwie, wiecie, otaguję trochę dziewczyny, muszę tylko popatrzeć, czy te dziewczyny już nie ponagrywały takiego tagu, jeżeli nie, to wpadnijcie w opis, zobaczcie, czy nie odtagowałam właśnie Ciebie. Pa, pa!